Znaczy, no, my się poczuliśmy oszukani, jakby w ogóle chcieliśmy się spotkać z panią Hanną Zdanowską. Poszliśmy do jej biura, prosiliśmy o spotkanie, no bo naprawdę się poczuliśmy pokrzywdzeni. Byłam w ciąży, w trzecim miesiącu, to był grudzień, tuż przed świętami. My mieliśmy obiecane mieszkanie, tu nam wypowiedzieli umowę. Czy pani się w końcu dostała na rozmowę do prezydent Nie, nie Zdanowskiej? przyjęła nas. Wysłaliśmy pismo do pani Hanny Zdanowskiej. Ona osobiście oczywiście nam nie odpowiedziała. Odpowiedziała pani z zarządu lokali. Ja tutaj przeczytam może to jedno zdanie, które tam nam odpowiedziała, bo to też jest ciekawe, że zaistniała sytuacja była niewątpliwie wyniką splotu niefortunnych zbiegów okoliczności.